Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 71. odcinku z serii City Skylines na moim kanale. Jak wiemy, przygotowujemy się tutaj powoli do wielkich prac terenowo-drogowych. Tu widzę, że tu jeszcze pojawiają nam się teraz problemy z tą rzeką, ale to dlatego, że po prostu ta rzeka nie jest w stanie zapewnić takiej ilości wody, jaką tutaj nasza gospodarka by potrzebowała, no i dlatego powstaje nam tutaj to zjawisko właśnie prądu wstecznego, co nie jest rzeczą dobrą. Jest to rzecz bardzo, bo po pierwsze sobie przyspieszymy grę do drugiego tempa. Potrzebujemy tutaj 50 tysięcy, najlepiej byłoby mi to gdzieś wstawić tutaj, albo nawet na trzecie tempo sobie podniesiemy, bo tu jak widzimy, ten syf zaczyna nam wpływać, zamiast wypływać z tej rzeki, zaczyna tu wpływać wszystko i to jest oczywiście bardzo, bardzo złe, więc z tym musimy czym prędzej coś zrobić. Trzeba ten burdel ogarnąć, bo to tak być tutaj nie może. No i zaraz będziemy to z tego powodu ogarniali. Tutaj jeszcze fajnie byłoby przerzucić któryś z tych centrów recyklingu. Na przykład tutaj. Teraz możemy zrobić coś takiego. Tak. I tutaj w tym miejscu damy chodnik. O. No nawet to fajnie wyszło. Nawet fajnie wygląda. Dobra, tam potrzebujemy 50 tysięcy. No to co, to budujemy jeszcze większy bypass. Tak, i ten kawałek możemy spokojnie zburzyć. Dobra, teraz budujemy autostradę tutaj. I burzymy tutaj wjazd. Dobra. Czyli to połączenie mamy gotowe. Teraz trzeba podłączyć linię kolejową inaczej. Przynajmniej tymczasowo musimy ją podłączyć tutaj inaczej. Mianowicie ja bym chciał, żeby ta linia kolejowa biegła tutaj. Okej. I burzymy ten most. Ponieważ ten kawałek nam tutaj absolutnie do niczego już potrzebny nie będzie. O, jak widzimy, pociągi sobie świetnie radzą teraz na nowej linii kolejowej. Bardzo dobrze, a my możemy zacząć przygotowania tutaj do naszej, do naszego wielkiego projektu budowlanego, jakim jest tutaj nasze połączenie nowe połączenie, w sensie dla naszego miasta. Więc wyrównujemy ten teren. Musimy tutaj przygotować grunt. Mamy za mało ziemi. Wow, patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, jaki tu się nagle ruch zrobił. Tutaj powstał taki
mega uber korek z racji tego, że nie ma jeszcze podziemnej trasy, która by wyprowadzała ten ruch poza miasto. Podziemna trasa zostanie wybudowana dopiero w przyszłości. Wiem też, że ostatnio nasz event świąteczny troszkę nie pyknął. No jest to niestety spowodowane zajebistością mojego dostawcy internetu, który no po prostu wysyłanie czterech filmów zajmuje około 12 godzin, gdzie kiedyś zajmowało to... Gdzie kiedyś w jeden dzień potrafiłem wysłać 6 filmów w 8 godzin, no to teraz ledwo przesyłam 4 filmy w 12-14 godzin. Tak wygląda właśnie internet z Vectry, więc no nie polecam. Dziadostwo i badziewie, jakich mało. Dobra, bierzemy ziemię stąd. Oj, brak funduszy. Tego się jeszcze mniej spodziewam. Spodziewam się tego mniej niż braku ziemi. No tu jeszcze tą ziemię też bym chciał, żeby zniknęła. O, super. Tu już chyba cały ruch jedzie przez bramki. Ej, patrzcie, te bramki nie mają szlabanów, a przynajmniej ich nie opuszczają. Co za typy. A zobaczmy, jak wyglądają te... Takie coś. Fajne by to było. No, przy głównym wjeździe do miasta. Bo tu jak widzimy, tu się... A nie, tutaj się te problemy robią z racji tego, że tutaj ten bypass tak działa. A czy jak ja bym zrobił tak, że wziąłbym... ten bypass stąd. Gdybym go puścił od razu tutaj. Albo jeszcze lepiej od razu tu. Czy to by coś pomogło? Do nich chyba to nie dociera, że tam mają drugi wyjazd, którym mogą się wydostać od razu na autostradę. I tutaj robią często taki zajebisty korek. A nie, dobra, do kogoś dotarło. Do kogoś dotarło. Jeden nieliczny wyjątek z tego morza debili. Dobra, budujemy dalej, bo tutaj dotąd potrzebujemy gruntu, że tak powiem. Wysypujemy. Tutaj trzeba to teraz wszystko wyrównać, bo tu będzie wielka budowa. Teraz będzie brak funduszy. I tu zaraz powstanie nasza ogromna, gigantyczna megastruktura
czyli przyłącze drogi do miasta, a w sumie to miasta do drogi. Ile tutaj mamy odstępu? Zmierzmy to, musimy to wszystko dokładnie teraz pomierzyć. Raz, dwa, trzy. Na moje oko tutaj są... Tu jest 5 kratek. A tu jest... 5 kratek. A tu jest... Tu są ze 4 kratki. Nie wiem, dlaczego taka niewielka różnica nam tu wyszła. Ale dobra. Tak to zostawię na razie. Tu teraz trzeba dokładnie to wyliczyć. A więc teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Teraz autostrada. Ja jeszcze nie autostrada, bo najpierw potrzebujemy kolejne kratki. Oj, tutaj trzeba wymienić kierunek. Okej. Teraz wyrównywanie terenu znowu. Ten kawałek trzeba cały wyrównać, dobra. Teraz znowu autostrada. Tutaj burzymy. Tutaj zamieniamy kierunek. Ktoś pytał kiedyś, jak ja to robię, że ja zamieniam te kierunki. Ja po prostu wybieram tą opcję i klikam wtedy prawym. I ten kierunek się zmienia. Dobra. No to teraz budujemy tutaj drogę. W drugą stronę potrzebna nam będzie autostrada. Ile tu może być odstępu teraz? Dobra, tak. I teraz tak. Tutaj. Tutaj. Zamieniamy kierunek. Kurde, co tu się stało? O, teraz git. Dobra, tutaj jeszcze wyrównanie terenu w tym miejscu będzie potrzebne. Więc cofamy stąd tą ziemię. Budujemy tutaj teraz dalej drogę. Tutaj dalej autostrada ma biec. Dobra. I teraz... teraz bym potrzebował tak. Chwila, którym ja to z... tak... O, tym. Mm.
Dobra, i teraz... Tu jest 200. Tu jest 280 od tego zakrętu, czyli jak tutaj jest zakręt... Od tego punktu potrzebujemy drogi. I od tego punktu potrzebujemy drogi. Tak, tutaj i tutaj też teraz to wytniemy. Ok, wycinamy ten kawałek. Wybieramy drogę. Tak. Tutaj. Tutaj i tutaj, o tak, i burzymy te połączenia tutaj. Dobra, i jest ok. Jest ok? Jest ok. Dobra, żadnych tam problemów nie widzę z utrzymywaniem kierunku jazdy, więc co, więc burzymy teraz tutaj ten kawałek. O, widzę, że pojawiły nam się pieniądze na kolektor tych odpadów, który tutaj mogę postawić, no więc jak najbardziej stawiamy pływający kolektor odpadów. O, widzicie, to jest takie coś. To jest rzecz, to jest dodane w Green City. To jest pływający kolektor śmieci. Jak sama nazwa wskazuje, kolektor wychwytuje śmieci i zanieczyszczenia obecne w wodzie, redukując jej zanieczyszczenie. Musi być umieszczony na wodzie. No jak nazwa wskazuje, jest pływająca, więc musi być na wodzie, tak? Dobra. I w tym momencie, jak widzimy... Chwila? Tak. Tak? Nie. Tak? Nie, chwila, moment. O! O, o, zakładkę wychodziło. I w tym momencie, jak to jest tu postawione, to nie ma opcji, żeby jakiekolwiek śmieci, nawet w wyniku prądu wstecznego, cofnęły nam się do miasta. Dobra. No to co? To teraz budujemy dalej naszą autostradę, tak? Wybieramy teraz autostradę. No i budujemy. Oj, nie ta opcja. Tutaj. No i budujemy. Mamy tutaj jedną autostradę. Tu zaraz trzeba będzie wyrównać ten teren. Bo tutaj ten teren no, nie jest idealny. Więc wyrównujemy go tutaj. Ok. I można przesypać trochę tej ziemi teraz tu. Dobra, stąd można zabrać ziemię. Dobra, i teraz i autostrada, druga jej część. O, super. Mamy to. Teraz zmieniamy kierunek tutaj tej drogi, żeby tutaj wszystko dobrze działało. No i teraz... Co? No teraz, teraz to będzie budowanie. Teraz będzie wielkie kombinowanie, jak to tutaj ze sobą jakoś zgrabnie połączyć. Bo ja na razie tutaj nie wykazuję pomysłów, jakby to zrobić, więc zrobimy to tak. Najpierw tutaj. Tak. Wyznaczymy sobie w ogóle miejsca, dokąd, gdzie ma biec ta autostrada, tak? Gdzie, dokąd ona ma dochodzić, więc niech tutaj dokąd biegnie. Jedna jej linia, druga jej linia, niech jest tu. Okej. I teraz tak, teraz to połączenie na jedną kratkę, czyli to jest 400. Teraz autostrada. Dobra, autostrada niech będzie na 420, bo nie potrzebuje jej aż tak dużo. Teraz to burzymy, więc mamy już wyznaczone, dokąd te autostrady mają biec. To już jest sukces. I teraz oczywiście wielkie wyrównywanie tutaj całego tego terenu. A więc wyrównujemy. No, za dużo ziemi. Ojojoj. No to
nie pozostaje nam nic innego jak część... O, jaka tu jest fajna górka. No to nie pozostaje nam nic innego jak część tej ziemi po prostu zacząć tutaj wysypywać. O, w ten sposób. Jeszcze wysypać. I tu jeszcze też wysypiemy. O, takie coś. Dobra, super. I teraz wybieramy stąd resztę tej ziemi. Tu po prostu będziemy tutaj potrzebowali bardzo dużo miejsca. Po co? Ponieważ tutaj poleci autostrada. I teraz to będzie zrobione na tej zasadzie, że ta autostrada tutaj, w tym miejscu, ona będzie biegła, tu będzie wchodziła pod ziemię i pod ziemią ona będzie przechodziła w tą drogę. Już wam to pokazuję. O, będzie przechodziła w tą drogę zwykłą, która poleci już do ronda, ale z racji, że to jest tutaj główny wjazd do miasta, tutaj będą też odpowiednio rampy pobudowane, które będą pozwalały na to, żeby przemieszczać się we wszystkie strony. Dlatego wybieramy teraz znowu autostradę i teraz tak, tutaj za 700 i tutaj za 700 zmieniamy jej kierunek, bo to tak nie może być, że dwie lecą w tą samą stronę. I teraz tak. Tutaj ja bym chciał gdzieś w tym miejscu, żeby ta autostrada zaczęła wchodzić pod ziemię. Dokładnie tak, dlatego wybieramy, mamy autostradę, mamy. Dobra, więc raz, dwa, trzy, cztery. Zbyt strome zbocze, tak? No dobra, dobra. Nadal zbyt strome zbocze. Ale to my sobie z tym oczywiście poradzimy. Okej. I teraz... I teraz robimy tak, wybieramy taką drogę. Teraz ja bym potrzebował, ta droga bangla. Oburzenie podziemne. Zbieramy jeszcze raz. Dlaczego nie mogę tego... Chwila. A jakbym dał tutaj płytki kanał? No tak, no bo przecież jak ja tutaj wpierdoliłem głęboki kanał, to jak to ma się ta woda przedostać tędy? Jak ta droga ma się tędy przedostać, jak ja tutaj wjebałem wszędzie głęboki kanał, tak? Ale nie burzenie podziemne. Teraz chcę normalne burzenie. O, takie coś. Dobra.
teraz zwykła droga. Żeby była tu. Dobra. Zmieniamy teraz kierunek tej drogi. Jeszcze tutaj widzę, że można to też ulepszyć. O, w ten sposób. Tylko tutaj trzeba zmienić kierunek. I tutaj tej autostradzie też trzeba zmienić kierunek. Jeszcze widzę, że tu powstały jakieś drobne niesnaski, ale okej, to już jest poprawione, więc wychodzimy z podziemnego budowania. Page up. Dobra. Tutaj mamy. Teraz tu jeszcze widzę, że powstała jakaś nam nierówność terenowa, więc już to tu niwelujemy. Dobra. Czyli teraz tak. Tutaj autostrada wjeżdża pod ziemię. Tu jest wszystko ok, więc wybieramy znowu górę ziemi. Oj, poważne spadki FPS-a przez chwilkę były, ale już się ogarnęły. I teraz tutaj kolejna droga za 700. Tu zaraz oczywiście zmienimy kierunek tej autostrady. Ok, i teraz budujemy rampy. Jak ja bym teraz chciał te rampy? No to może być skomplikowane, ponieważ ja bym chciał, żeby tak, żeby... to wyburzyć, to po pierwsze. I teraz tak, ja bym chciał, żeby stąd rampa wybiegała tutaj, w to miejsce. W to miejsce. Tutaj bym chciał, żeby wbiegała tak. Ok. I teraz tak. Tutaj bym sobie życzył. Kurde, ten ćwierkarz mi tu czasami przeszkadza. O. Tak bym to chciał. I teraz zmieniamy tutaj kierunek. Tak i tak. Tutaj burzymy. Mhm. I teraz tak. Ta droga... Kurwa, ale to krzywo wyszło. Nie. Zburzyć to. Tutaj też. Dobra. Teraz tak, to bym chciał. Tak. I tak. Much better. I teraz chciałbym, żeby to było tak. Żeby ta droga wbiegała tu. A ta tu. I żeby osiągnąć takowy efekt, to potrzebujemy tutaj raz page up. Tutaj natomiast potrzebujemy tak, tu. Tu jest za 660. 720, 600.
teraz... Dobra, teraz tak, tu potrzebujemy wyrównać znowu ten kawałek terenu. Wow, i widzę, że potrzebujemy też zakończyć ten odcinek, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie dokończymy sobie budowę tej dzielnicy, a przynajmniej tego kawałka dzielnicy, tego wjazdu, w zasadzie do miasta. No ale tak jak mówiłem, to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.